imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Usiądźcie proszę na chwilę. Drogi księże biskupie Arkadiuszu, witamy Cię bardzo serdecznie w naszej wspólnocie. Radość tę wyraziła przedstawicielka nasza. Pragnę również dołączyć się do tego powitania, ale też i powitać wszystkich innych, którzy przybywają na dzisiejszą uroczystość i wyjaśnić, skąd ta uroczystość się wzięła. Otóż od czasu wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II praktykujemy, że w niedzielę po 16 dniu miesiąca mamy dzień uczczenia relikwii. A ten rok jest też szczególny, bo rok stulecia urodzin papieża naszego rodaka świętego. I dziś też jest święto świętego Łukasza, co prawda trochę przykryte w liturgii obchodem niedzieli, ale związane z modlitwą za służbę zdrowia, za chorych. I chcielibyśmy to dzisiaj połączyć, dlatego poprosiliśmy o tę intencję za chorych, za służbę zdrowia, a także o sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych. Witam wszystkich przybyłych tutaj do świątyni na dzisiejszą uroczystość. Pragnę także i pozdrowić tych, którzy będą się z nami łączyć za pośrednictwem retransmisji, która będzie emitowana na falach naszego diecezjalnego Radia Głos, także i tych wszystkich, którzy będą włączać się w nasze modlitwy, w nasze przeżycia za pośrednictwem relacji filmowej, którą umieści na kanale YouTube Pan Włodzimierz Trawiński. Także i dziękuję właśnie mediom za to, że tutaj są obecne i transmitują nasze przeżycia, byśmy mogli się z nimi dzielić, zwłaszcza, że jest to dziś niedziela misyjna. Także zapraszam Was wszystkich, moi drodzy, do wspólnej modlitwy, a zwłaszcza do udziału w Najświętszej Ofierze i prosimy księdza biskupa, by jej przewodniczyć. Kochani, gromadzimy się jako Kościół, aby dobrze odczytywać znaki czasu. Jest dzisiaj niedziela misyjna, ale tak się złożyło, że dzisiaj 18 dzień października byłby wspomnieniem świętego Łukasza, to jest też patron służby zdrowia. Żyjemy w czasie koronawirusa, no o tym dobrze wiemy. I teraz może warto zadać pytanie z okazji tej pięknej uroczystości, w której chcemy swoją miłością i troską, przede wszystkim modlitwą, otoczyć ludzi cierpiących i chorych. Czego chce od nas Pan Bóg? Na pewno nieprzyjaciel człowieka, a tak jest, uosobione zło. Pragnie nas wszystkich poróżnić, podzielić. Chciałby pewnie w nas wzbudzić wielki lęk, który będzie paraliżując nasze serce, prowadził do rozpaczy. Rozpacz to postawa ludzi, którzy przestali wierzyć w możliwość pokonania takich czy innych trudności, problemów. Na pewno ta sytuacja tak naprawdę do nas jest próbą. Pan Bóg nie chce naszej krzywdy. Pan Bóg pragnie, byśmy z tej próby wyszli dojrzalsi, byśmy uczyli się mądrości. Dlatego dziś gromadzimy się na modlitwie, żeby prosić Pana Boga, by dał nam światło, co mamy robić w tym czasie, który jest dla nas próbą. Na pewno Kościół jest szkołą odpowiedzialności. Szanujemy ludzi cierpiących, bo często właśnie z cierpienia płynie miłość, która prowadzi do zbawienia. Tu uczymy się szacunku człowieka do człowieka. Stosujemy wszelkie metody, dzięki którym i dzięki naszej wiedzy nie będziemy tymi, którzy krzywdę będą sobie robić poprzez zarażanie, ale przeciwnie, chcemy zarażać się nadzieją, chcemy zarażać się wiarą, chcemy zarażać się miłością, chcemy z wiarą modlić się o to, byśmy wszyscy z tej próby wyszli wewnętrznie umocnieni, byśmy się przybliżyli sercem wzajemnie do siebie i do Pana Boga. By tak było, powstańmy, stańmy w prawdzie przed Bogiem, przeprośmy za nasze grzechy.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, ku Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Sercem służyli Twojemu Majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie, jak mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez względ na mego sługę Jakuba, Izraela mojego wybrańca, Nadałem Ci Twój bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszczę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Oto Słowo Boże. Pośród narodów głoście
Yeah.
Pan z wami. I z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Kochani, Ewangelista Łukasz, patron lekarzy, służby zdrowia, pielęgniarek, wszystkich pracowników szpitali, to tak naprawdę Ewangelista Bożego Miłosierdzia. Jezus, o którym opowiada nam święty Łukasz, jest przepromieniony Bożym Miłosierdziem. W Ewangelii Łukasza znajdujemy Ewangelię dzieciństwa, tylko on opowiada o tym, że Jezus, Słowo wcielone, pojawia się na tym świecie, ogołocony z tego wszystkiego, co boskie, przyjmując nasze ludzkie ograniczenia, jako ubogi człowiek, jako maleńkie dziecko, które potrzebuje miłości, potrzebuje tego, byśmy wszyscy umieli zgiąć się w pokornie, uśmiechnąć się do Boga, który wchodzi taki bezbronny w nasze realia. On przychodzi do ludzi pysznych, których kręgosłupy strasznie stwardnia. On pragnie nas poruszyć, dziecko porusza i wyzwala w człowieku to, co jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze. Łukasz pisze o tym, że Jezus dobrowolnie przyjął ubóstwo Maryja i Józefa. To ludzie bardzo ubodzy. Najubożsi byli pierwszymi, którzy pochylili się jako ci, którzy przywitali Słowo wcielone w realiu tego świata. A później ubogi Jezus wybiera na swoich uczniów i apostołów, ludzi z ubogich domów. Ci zostawiają wszystko. Nie przywiązują się do tego, do czego tak łatwo przyklejają się serca ludzi, którzy są bogatymi, a więc którzy chcą być niezależni od Boga. Oni umieli zaufać Bogu w Chrystusie. Oni za Nim poszli, ubodzy. Łukasz, który opowiada o Jezusie, zwraca uwagę, że Jezus ma naprawdę miłosierne oczy, dobre serce, które dostrzegają dzieci, którym błogosławi, dostrzega kobiety, którzy usługują Jezusowi, do których zwraca się z wielkim zawsze szacunkiem i widzi cierpiący. Jezus nigdy nie przechodzi obojętny wobec cierpienia.
uzdrawia chorych na ciele, ale przede wszystkim sprawia, że ci wszyscy, którzy są tak strasznie rozbici, cierpią psychicznie z powodu rozerwanych relacji, doznają w tym zakresie uzdrowienia. Przede wszystkim uzdrawia ich chore serce, przebaczając grzechy. Miłosierny Jezus staje przed nami. Kochani, dzisiejsza przypowieść to przypowieść o Samarytaninie, który jest pięknym człowiekiem. Samarytanin to człowiek w drodze. Zmierza do Jerozolimy i widzi człowieka, który jest poraniony, a więc potrzebuje pomocy. I dobry człowiek nie może być obojętny, chociaż obojętność przeszła obok potrzebującego. Obojętność zamknięta w swoich sprawach, w swoim egoizmie. Samarytanin to ktoś, kto umie się wzruszyć i widząc krzywdę i potrzebę człowieka, który chce miłosierdzia, potrzebuje miłosierdzia, nad którym trzeba się pochylić, zmienia swoje plany. Opatruje rany. Zamienia się na miejsce z tym, któremu pomaga. Schodzi z własnego osła, który był jego środkiem transportu. Chory zajmuje jego miejsca. Później powierza go ludziom, którzy rozpoczęli rehabilitację. Stworzył warunki do tego, by rany się zagoiły. Kochani, tym Samarytaninem jest to po prostu Jezus. To On, Jezus, jest w drodze. Jezus konsekwentnie zmierza właśnie do Jerozolimy. Wzrusza się, gdy widzi człowieka złamanego przez grzech. Widok ludzkiego zła, podlenia, niegodziwości, różnego rodzaju uzależnienia nie tylko nie budzi u niego obrzydzenia, wrogości, obojętności, agresji, ale odwrotnie. Jezus jest Bogiem współczującym, bo tak jest miłosierdzie. Miłosierdzie umie współodczuwać z tymi, którzy odczuwają cierpienie. Porusza go każde ludzkie cierpienie, każdy ból, ale też porusza go sytuacja upadku człowieka, małoduszność. Jezus bardzo cierpi, gdy widzi ludzi, którzy są odarci ze swojego piękna, do których pozostali powołani, gdy zamykają się w sobie, gdy niezdolni są doświadczenia miłosierdzia. Jezus opatruje rany, bo po to przyszedł, aby służyć. To jest ten sługa Jakub. Spłaca nasz dług. Zawisł za nas na krzyżu. On się zamienił z nami miejscami. To my winniśmy być przygnieceni przez absurd krzyża. On z krzyża uczynił bramę do życia, gdzie już nie będzie cierpienia. Gdzie będziemy cieszyli się tym, że jesteśmy zanurzeni w Bogu, który nadaje sens wszystkiemu, również naszej egzystencji. Jezus działa w Kościele, a Kościół zawsze jest w drodze. Kościół to ludzie, którzy zmierzając przez doczesność potrafią pracować nad swoją wrażliwością, wzruszają się na widok ludzkiego cierpienia. Jezus tutaj, jak Samarytanin, nadal cierpiący, potrzebujący z różnego powodu pochylenia się nad ranami, powierza swoim uczniom. On pragnie naszymi rękami świadczyć miłosierdzie. Tego Jezusa mieliśmy szczęście spotkać w świętym Janie Pawle II. Pontyfikat świętego Jana Pawła II był pontyfikatem promocji miłosierdzia i godności ludzi cierpiących. Jest powszechnie znanym faktem, że święty Jan Paweł II, jak mało kto zasługuje właśnie na papieża miłosierdzia. Przede wszystkim sam od najmłodszych lat doświadczał, czym jest cierpienie, przedwczesna utrata matki, gdy był jeszcze dzieckiem, śmierć ukochanego brata Edmunda, który służył innym ludziom i podczas zarazy zarażony umiera. Później przeżywa swój wypadek i pewnie cierpienie nieraz go dotknęło, przede wszystkim 13 maja w 1981 roku zamach. A potem ta nieuleczalna choroba, gdy ciągle pełni swoją misję, która skutkowała wieloma cierpieniami, bolesnymi zabiegami medycznymi, po ludzku może nawet upokorzeniami. To wszystko były takie elementy, które składały się na jego życie, które było przepełnione doświadczeniem cierpienia. Osobiste jego doświadczenia z pewnością miały wpływ na jego stosunek do ludzi cierpiących. On od zawsze pochylał się nad chorymi, już jako metropolita krakowski, odwiedzał chorych, samotnych, w domach, szpitalach, w
ośrodkach pomocy. Wsłuchiwał się bardzo uważnie w to, co oni mają do powiedzenia. On ich bardzo poważnie traktował, z szacunkiem, podmiotowo. Oni byli dla niego po prostu ważni. Przytulał, całował, błogosławił chorych. Na te pełne ciepłe miłości gesty Karola Wojtyły chorzy oczywiście odpowiadali z miłością. Kochali go chorzy, czekali na jego wizyty. Gdy objął stolicę Piotrową, prosił chorych o modlitwę w intencjach Kościoła, a od nich otrzymywał nieustannie zapewnienie, że nigdy tych modlitwach nie ustaną. Chorzy, my do tego przywykliśmy, ale warto to sobie przypomnieć, mieli w sercu papieża Jana Pawła II miejsce uprzywilejowane. Podczas licznych pielgrzymek w Watykanie również dbano o to, by ludzie cierpiący zajmowali miejsce najbliższe ołtarza. Nie brakowało też ich pośród czytających wezwania modlitwy wiernych, przynoszących dary. Oni byli na różne sposoby tutaj wyróżniani, by do nich docierały znaki wielkiego szacunku, tego, który też był znakiem miłosierdzia, miłosiernego Kościoła i Jezusa, który ciągle w tym Kościele wędruje, jak ten Samarytanin, by dotykać naszych ran. Wielu spośród chorych miało to szczęście, by rozmawiać ze świętym Janem Pawłem II, do dziś to wspominają. Piękne wspomnienia zostały nam, jeśli idzie o spotkania z chorymi, papieski fotograf, który wiernie służył Janowi Pawłowi przez 27 lat, Arturo Mario. Te wspomnienia między innymi zostały w książce Do zobaczenia w raju. Tam przywołuje między innymi takie wydarzenie. Bardzo chory chłopak, który był wychodzony, wyglądał jak szkielet. Ważył około 39 kg, sama skóra i kości. Tylko miał ogromne oczy. Stanął przede mną i gdy go spytałem, co się dzieje, powiedziano, że młody człowiek pochodzi z niewielkiej miejscowości, niedaleko reszki z Bogiej rodziny i że sąsiedzi i bliscy złożyli się na bilet lotniczy, ponieważ jego marzeniem życia było spotkanie się przed śmiercią z papieżem. I znajomi z wioski go po prostu przywieźli do Rzymu. Dopchali wózek do bazyliki świętego Piotra. I przed skrzyżową bramą proszą Szwajcarów o spotkanie z Ojcem Świętym. Ci początkowo stwierdzili, że no, to może być trudne, bo przecież oni o tym nic nie wiedzą, to nie było załatwione, nikt tego nie sygnalizował, ale oni bardzo uparcie prosili, że nie można odmówić po prostu temu chłopakowi. I oni się zorientowali, że sytuacja jest po prostu nadzwyczajna. Zadzwonili do księdza Dziwisza, a ten natychmiast polecił wnieść chłopca na górę. Wniesiono go, było 5 osób. Ojciec Święty był właśnie w kaplicy. W chwili, gdy tam wszedłem, mówi Arturo Mario wraz z chorym i z tymi, którzy mu towarzyszyli, Ojciec Święty się modlił. Mówi, to była bardzo taka wzruszająca scena, bo papież klęczał, modląc się i trzymał chłopaka za rękę przez 20 minut. Dla nich jakby zastygł czas. Tam się nikt nie spieszy. Następnie wstał, objął go po błogosławiu, potem rozpiął swoją białą szatę, zdjął łańcuszek i nałożył ten złoty łańcuszek i krzyżyk na szyję chłopakowi, pogłaskał, pocałował. W chwili, gdy miał się oddać, chłopak chwycił go za rękę i powiedział: Ojcze Święty, dziękuję. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Do zobaczenia w raju. Ta piękna scena potwierdza właściwie całe nauczanie, bo w nauczaniu swoim papież bardzo często dotykał dramatu ludzkiego cierpienia. Często właśnie powoływał się na usłyszaną przed chwilą Ewangelię o Samarytaninie, którym przecież był Jezus, którym ma być Jezus, który w nas chce pochylać się i wzruszać i nieść miłosierdzie ludziom poranionym. Kiedyś w rozmowie z Andrzejem Rosaldem Jan Paweł II mówił, że jego stosunek do cierpienia po prostu się zmienia. Przyznał, że przed laty, zwłaszcza w młodości, cierpienie go bardzo onieśmielało. Mówi, nie wiedziałem, jak się zachować wobec ludzi bardzo cierpiących. Ja wiedziałem, że każde słowo jest niestosowne, ale wspominam, że zmieniło się jego odniesienie do chorych, bo Pan Bóg zsyłał mu takie doświadczenia, które kształtowały jego serce, przede wszystkim
spotkał kiedyś człowieka, który walczył w powstaniu warszawskim. I mówi, odwiedziłem go, a był przykuty do łóżka, ciężko chory inwalida. I ten człowiek, mówił mu Jan Paweł II, zamiast skarżyć się na swój los, powiedział mi, ja jestem szczęśliwy. I to była prawda. Mówi, nawet nie pytałem go dlaczego. Zrozumiałem bez słów, co musiało się dokonać w jego duszy, jak piękny proces Bóg przeprowadził w sercu tego człowieka, który był ubogi, cierpiący, który nie miał niczego, który był inwalidą, ale mówi, później ślady tego procesu, który przechodzili ludzie, których dotknęło Boże miłosierdzie, widziałem we wszystkich cierpiących. Jan Paweł II był dobrym uczniem w szkole cierpienia, ale później, jak wiemy, też był dobrym nauczycielem. On sam cierpiąc był człowiekiem bardzo wiarygodnym, gdy mówił o cierpieniu. To nie były słowa, które nie byłyby pozbawione głębokich przemyśleń, przede wszystkim nie wypływałyby z jego osobistego doświadczenia. Zostawił nam wspaniały dokument, który też warto tu przywołać, list apostolski Salvifici Doloris, zbawczy cierpienia o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Świat pogrążony w pandemii tak naprawdę cierpi z powodu poczucia bezradności i bezsensu. Kościół jest sakramentem nadziei. Kościół zwalczany być może jest i dlatego, by nie realizował swojej misji, a tą misją jest niesienie nadziei ludziom, zwłaszcza teraz bardzo bezradnym, bardzo zdezorientowanym. I pewnie to jest również nasza misja. Kościół to przestrzeń, w której uczymy się odpowiedzialności, solidarności, w którym pragniemy też stwarzać możliwość Chrystusowi, by ten Samarytanin w naszych osobach nadal zmierzał, pochylał się nad chorymi. Pontyfikat świętego Jana Pawła II to rzeczywiście w naszym wspomnieniu, które dzisiaj chcemy przywołać, wielka promocja miłosierdzia i przede wszystkim promocja godności ludzi cierpiących. To był pontyfikat w drodze. Nigdy nie przychodził obojętnie obok cierpienia świętego Jana Pawła II. Często zmieniał swoje plany, gdy widział cierpiących. Na różne sposoby opatrywał bolesne ich rany. Przywracał im poczucie godności, podmiotowości, a potem dotarł do swojej Golgoty. I nie tylko nie wstydził się krzyża, ale go przytulił do swojego serca, pamiętamy tę scenę. Cierpiąc, przywrócił poczucie godności cierpienia. Umierając, przywrócił poczucie godności umierania. Głęboko wierzymy, że teraz jest z nami. Szczególnie serdecznie pochyla się nad każdym bólem, cierpieniem, raną. Stawia się z nami, prosząc o uzdrowienie, o przywrócenie godności. I mówi nam, którzy jesteśmy w drodze, nasza droga trwa, byśmy nie tracili nadziei, wiary, miłości. Podpowiada nam przeżywać cierpienie, by wyzwalało z tego dokumentu o cierpieniu w człowieku miłość. Miłość, która jest bezinteresownym darem z własnego ja na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. I pewnie nam, którzy jesteśmy w drodze, zmierzając do rzeczywistości, w której już nie będzie cierpienia, mówi dzisiaj, nie traćcie nadziei. Do zobaczenia w raju. Amen. Kochani bracia i siostry, z wiarą módlmy się do naszego Pana za tych wszystkich, którzy przyjmą namaszczenie. Wspólnie błagać będziemy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś naszych chorych nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś ich wyzwolił od zła wszelkiego. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym ulżył w cierpieniach. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś chorych zachował od grzechu i pokus. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie tym, nad którymi w Twoje imię wyciągam ręce. Wysłuchaj nas, Panie.
Teraz nastąpi modlitwa nad olejem. Olej ma nam przypominać istotę sakramentu namaszczenia. To jest materia, która kojarzy się ze światłem. Olej jest źródłem siły. Olej bywał lekarstwem, który leczył rany, również dawał piękno. Dlatego symbolizuje moc ducha, który teraz przychodzi do tych, którzy przyjmą namaszczenie chorych. Mają być rozświetleni światłem Ducha Świętego, umocnieni Jego darami, mają otworzyć się na dar zdrowia i na piękno duchowe. Błogosławiony jesteś, Boże Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi, dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, niech Twoi słudzy, którzy dzisiaj z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego. Zapraszam teraz, kto chciałby przyjąć, niech podchodzi. Ja też dzisiaj przyjmę ten sakrament. Własne swe ręce
namaszczenia, ulecz ich słabości, odpuść im grzechy, oddal od nich wszystkie cierpienia, przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała, by nabrali sił do pełnienia swoich obowiązków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Synem wspólnie odbiera uwielbienie na Panu, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechu, który oczekuje zgrzeszenia umarłych.
moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Ja przyjmuję ofiarę za pokory, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą łaski oczyści nas z grzechu przez Chrystusa Pana naszego. Panem z Wami. Twojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddali im od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty. Pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te prawdę mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Dziękujemy, że nas wybrałeś
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem, obecnym tu biskupem Arkadiuszem oraz biskupem Piotrem i całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą z Antiochii, dziewicą i męczennicą, ze świętym Janem Pawłem II i świętym Łukaszem oraz wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas pokorę złego. Wybaw nas, Panie, z zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oh.
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Zbawicielu świata, nadzieją, która nigdy nas nie zawodzi. Zmiłuj się nad nami, wybaw nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa, który się rozprzestrzenia. Przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowie, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. Pokaż nam Twoje miłosierne oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo świętego Józefa, Twojego przybranego Ojca, naszego opiekuna. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa za pracowników służby zdrowia. Panie Jezu Chryste, który przyszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, Ty uzdrawiałeś chorych, aby umacniać naszą wiarę. Sprawa, by każdy lekarz swoją troskliwością i serdecznością budził chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Sprawa, by pamiętał, że jego praca jest służbą Tobie. Obdarz go zdrowiem, cierpliwością, dobrocią, ale przez jego pomoc wszyscy doznawali Twojej dobroci. Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka. Spraw, aby wszystkie siostry pielęgniarki tak samo troskliwie opiekowały się chorym. Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa. Obdarz je swoim miłosierdziem, aby sercem spełniały każdą posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia. Obdarzy ich dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem. I spraw, aby okazując miłosierdzie chorym, dostąpiły kiedyś Twojego miłosierdzia, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Thank you.
bardzo serdecznie podziękować najpierw księdzu biskupowi za dzisiejszą posługę w naszych parafii, za Słowo Boże rozważane z tej okazji i udzielenie też sakramentu namaszczenia i to błogosławieństwo eucharystyczne na koniec naszego nabożeństwa, które tak wymownie uczynione zostało według schematu ludzkiego, że każdy jakby osobiście mógł odczuć, że łaska Jezusa Chrystusa dociera do jego serca. Mógł zapłać serdecznie księży biskupie Arkadiuszu. Składam też podziękowanie bratu diakonowi Zbigniewowi za posługę służby liturgicznej. Dziękuję bardzo serdecznie panu organiście i osobom mu towarzyszącym. Dziękuję i naszym mediom za relacje, które sporządziły i które przedstawią rozgłośni naszej diecezjalnej radiogłos, jak i też panu Włodzimierzowi Trawińskiemu. Zapłać serdecznie. No i dziękuję wam wszystkim, którzy przybyliście mimo tak trudnego czasu pomodlić się tutaj za siebie nawzajem i za wszystkich swoich bliskich, jak tu na początku też nasza przedstawicielka pani Krystyna wspomniała, myślimy nie tylko o sobie, którzy tu jesteśmy, ale też i o tych, których tu nie ma, bo tworzymy jedną wspólnotę, jedną rodzinę. Kościół jest taką właśnie duchową rodziną. Niech więc to podziękowanie dotrze też do serc wszystkich duchowo złączonych w tej właśnie rodzinie. Bóg zapłać serdecznie. Bye.